Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Po co nam parkiet główny? Generalnie dlatego, że nawet sam kiedyś, no x lat temu, jak byłem inwestorem po prostu, jak każdy inny, inwestowałem na giełdzie i starałem się po prostu kupować te spółki. New Connect był kojarzony z tym gorszym rynkiem, nazwijmy to w cudzysłowie. A do tej pory moim zdaniem jest, że dużo ludzi go omija mimo wszystko, nawet jak są jakościowe spółki, jak chociażby nasza czy inne, które po prostu wyszły z tego New Connectu. Chcieliśmy zmienić ten rynek głównie ze względu właśnie na prestiż, na to, żeby pokazać wszystkim, że ta spółka jest czymś więcej niż tylko startupem, który gdzieś tam sobie próbuje poradzić na tym New Connectie, tak? Mieliśmy kapitalizację, mieliśmy te zapasy gotówkowe, wszystko się zgadzało, także to był najwyższy czas, żeby to zrobić. New Connect traktowałem bardziej jako doświadczenie, żeby przejść przez ten proces giełdowy, zobaczyć, czym to się je, jak wygląda w ogóle też korporacyjne ułożenie spółki, żeby na tej giełdzie faktycznie mogła istnieć. No i to te dwa lata wystarczyły na to, żeby to zrobić. Więc ten debiut jest takim domknięciem tego procesu, żeby faktycznie należeć do tych największych branży i pokazać wszystkim, że hej, to studio jest warte tego, żeby być wśród tych topowych spółek, które są na głównym parkiecie. Nie jest absolutnie współmierne do tego, co się dzieje. Jeśli chodzi o zyski, one są cały czas na bardzo dobrym poziomie. Też trzeba pamiętać, że tą grę wypuściliśmy już x lat temu, tą pierwszą wersję, tak? Przez to, co robiliśmy przez ten cały czas, no to ta sprzedaż nie spadała, wręcz wzrastała, bo wygenerowaliśmy największy przychód w zeszłym roku, jaki był w historii spółki. Zyski były niższe no, ze względu na koszta, które wzrosły. Rozbudowaliśmy też zespół ponad dwukrotnie od tego, co było na samym początku, jak chociażby byliśmy już na New Connectie. Ale EBITDA, która jest dla nas najważniejszą zmienną, ponieważ mamy bardzo duże obciążenia, jeśli chodzi na przykład o koszty odpisu IP, czy kosztów produkcji, chociażby koopa i tak dalej, więc ta EBITDA jest dla nas najważniejsza, no i ona była też na rekordowym poziomie ponad 12 milionów złotych. Wszystko się zgadza, tak jak powiedziałeś. Tak samo wyniki Medievala, które no, moje osobiste szacunki, które były przed premierą, zakładały konserwatywnie, że to będzie około 100 tysięcy sztuk w pierwszym miesiącu sprzedażowym, co i tak byłoby super wynikiem. Zostały przekroczone z bardzo dużą nawiązką. Nie spodziewałem się tego, ale to było super. Nadal się utrzymujemy bardzo wysoko, jeśli chodzi o sprzedaż Steama, mimo premier, które były niedawno, jeśli chodzi o sam gatunek, czy w pobliżu tego gatunku, w którym my jesteśmy. Więc wszystko się zgadza i to, co powiedziałeś właśnie o tym sentymencie rynku, jest bardzo dziwne w stosunku, że akcjonariusze nie rozdzielają studiów czy projektów, czy nie potrafią analizować tego, kto jest tym bardziej jakościowym, wartościowym podmiotem na tym rynku, tylko idą właśnie tak jak powiedziałeś, gorąca głowa, jest jeden sygnał, drugi sygnał, trzeci sygnał, sprzedajemy, zostawiamy, idziemy gdzie indziej. Moim zdaniem takie inwestowanie nie jest zbyt mądre, ale nam zależy też na długofalowych, a mamy takich inwestorów, którzy naprawdę bardzo długo są już z nami, od samego początku, jak tylko oferowaliśmy akcje. Wierzą w studio, że długofalowo no to będziemy czymś wielkim. No i oczywiście to jest nasz cel, żeby zostać tym większym zespołem w przyszłości i robić te fajne rzeczy dalej. Myślimy, że ten, na przykład to, że mamy to IP już u siebie jako Medieval, to też nam pozwala bardzo bezpiecznie myśleć o przyszłości, bo cokolwiek by się nie wydarzyło na rynku, na co mamy zapasy gotówkowe, bo nie wypłacaliśmy dywidendy wcześniej. To jest przedmiot też do rozmów, co dalej z tą dywidendą, ale to już jeszcze przed nami jest. I te zapasy gotówkowe pozwalają przetrwać każdy okres, który by nie dział się, jeśli chodzi o sprzedaże gier, czy kryzysy, czy cokolwiek. Plus dodatkowo mamy też ten cel, że możemy sobie zrobić jakąś na przykład inną grę, inny IP, może powiedzieć zaryzykować z nim, a i tak nadal możemy wrócić do tego Medievala, który jest super bezpieczną opcją. Jest takie, te wszystkie scenariusze, o których powiedziałeś, absolutnie są możliwe. Myślimy o każdym z nich, ponieważ no jest to takie poczucie, że ten poziom, który osiągnęliśmy w sprzedaży Medievala, to jest, może nie jest już sufit dla tego tytułu gatunku, no bo one się sprzedają nawet w 10-20 milionach egzemplarzy, jednak widzimy też premiery ostatnie, jakie były,
tytułów, które potrafiły się sprzedać w ciągu dwóch miesięcy, trzech miesięcy w ilości 20 milionów sztuk właśnie. I to są też ciekawe rzeczy do eksploracji, dlatego to ryzyko, które byśmy mogli podjąć, absolutnie bierzemy też pod uwagę, no bo możemy sobie na to pozwolić, jeśli chodzi nawet o środki finansowe. Ale też nie wykluczam tego, że na przykład tym tytułem będzie ten Medieval 2. No bo tak jak powiedziałeś, wiemy, co dokładnie w grze zagrało, co nie zagrało, co można poprawić, co można zrobić lepiej, inaczej. Jeśli chodzi o powtarzalność sukcesu sequela, to jest jedna zasadnicza rzecz, która myślę, że ludzie o tym trochę zapomnieli, bo Wiedźmin 3 był niesamowitym skokiem, ale właśnie to, że to był skok rozwojowy i jakościowy względem tej dwójki, tak znaczący i tak interesujący, że ludzi to kupiło. I tutaj myślę, że właśnie błędem jest to, co robią troszkę też inne spółki, inni deweloperzy, że bardzo chcą delikatnie potraktować ten sequel, nie odbiegać za bardzo od tego poprzednika, żeby on oczywiście tą samą grupę odbiorców zadowolić, ale często gęsto jest to odbierane, okej, w jedynce na przykład, którą my też rozwijamy już od lat, mieliście to, zrobiliście jeszcze dodatkowo to, a dwójka na przykład jest bardzo miałka w porównaniu do kontentu, który jest w jedynce. I na przykład tego bym chciał uniknąć zdecydowanie, jeśli byśmy tą dwójkę robili, czyli żeby ten tytuł był najbardziej bogaty, jak się tylko da. Ludzie i tak będą porównywali nas do jedynki, no bo dlaczego by nie, a ten proces produkcyjny już mamy za sobą no, prawie 5 lat. Dla samej pierwszej części. Oczywiście know-how i to, co wiemy o tym tytule i co byśmy zrobili inaczej, da się zshortować, czyli można szybciej to zrobić, pewne rzeczy. My wiele razy musieliśmy tak jakby przepisywać tą grę od nowa, no bo chociażby była projektowana dla jednego gracza, później zaczęliśmy robić ten tryb co-op i ta produkcja zupełnie inaczej wyglądała. Musieliśmy przepisać 90% wszystkich systemów, które są w grze, czyli praktycznie zrobić drugą grę w tym samym czasie. Więc teraz byśmy takich błędów już nie popełnili. Już wiemy, że na przykład chcielibyśmy zrobić jakikolwiek multiplayer, czy wspólną rozgrywkę, czy to będzie co-op, czy PvP multiplayerowe, że w tym drugim tytule już zaistniało od samego początku i było projektowane właśnie pod to, żebyśmy nie musieli robić tego samego, co teraz, czyli przepisywać kilka razy grę, bo coś. Tak samo było z konsolami. Też jak robiliśmy optymalizację pod konsolę, oczywiście wcześniej mieliśmy doświadczenie z takim technicznym, artystyczną optymalizacją pod konsolę, bo robiliśmy outsource przez bardzo długi czas dla innych podmiotów, które de facto od razu wypuszczały na tę konsolę. Więc od takiego backgroundu techniczno-artystycznego wiedzieliśmy, co trzeba zrobić, no ale od strony programistycznej no to było troszeczkę już inne wyzwanie, więc też przy okazji konsol musieliśmy znowu przepisać grę i zrobić nowy projekt. Więc ciągle mieliśmy tak pod górkę, ale to wszystko, co się udało zrobić, że się udało dopiąć te projekty i to na dobrej jakości, no bo same oceny świadczą o tym, że się udało to dopiąć, będą sukcesywnie wspierały ten drugi projekt, no bo jednak bardzo, bardzo dużo wiedzy i doświadczenia wynieśliśmy z tego procesu, tak. Chcemy inaczej podejść, chcemy inaczej zaprojektować w ogóle drugi tytuł. Nawet jeśli chodzi o Medievala 2, po prostu wiadomo, wziąć to, co najlepsze, co było u nas, ale jeszcze spompować to do większych jeszcze rozmiarów niż ta jedynka była, żeby od razu ludzie, którzy kupią to, nie czuli się oszukani w jakikolwiek sposób, że bardzo łatwo chcieliśmy szybko zrobić drugą grę i koniec, tak. To jest to, co mówię od samego początku, jeśli chodzi nawet o nasze studio, o nasz produkcyjny tok myślenia. Robić jakościowo, nie ilościowo. Oczywiście ilościowo było, na początku Early Accessa chcieliśmy jak najwięcej dodać systemu, żeby ludzie widzieli, że hej, ta gra będzie czymś naprawdę super później. I to się udało, ale później poszliśmy jakościowo. Chcieliśmy za każdym razem, jak dodajemy jakiś content, to żeby on był najbardziej jakościowy, jak się tego da. I tutaj trzeba zrobić identycznie po prostu z drugim tytułem, tylko wiadomo, no nie potrwa to tak krótko, powiedzmy, jak kiedyś robiliśmy na przykład Medievala do wersji Early Accessowej, ponieważ się mierzymy z tym, że ktoś nas porównuje teraz do jedynki. Więc po prostu trzeba poświęcić więcej czasu, więcej energii, więcej kosztów też związanych ze studiem wokół tego. Na pewno chcemy dostarczyć tą wersję konsolową, update'u kopowego, no i też inne platformy PC-owe, które nie były w grudniu, bo ponieważ w grudniu tylko był Steam. Było to dużo łatwiejsze dla nas i taka decyzja została podjęta przez to, że aktualizacje na samym Steamie są dużo prostsze, bo platformy, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że niektóre platformy, nawet i PC-owe, wymagają certyfikacji jak konsolowe. I to jest problem, bo jeśli byśmy dostarczyli koopa na wszystkie platformy naraz, to później poliszowanie go czy aktualizowanie było bardzo utrudnione. Czasami by mogło powodować to, że jeśli by się wykrył jakiś game breaking błąd w grze samej, to nie moglibyśmy zareagować praktycznie przez tydzień, dwa. Z niczym. I to mogłoby być naprawdę katastrofalne. Dlatego stwierdziliśmy, że to jest dla nas trochę nowość. Eksplorujemy ten obszar, musimy przerobić całą praktycznie grę,
Więc zróbmy to delikatnie, wstawmy na Steama, zobaczmy jaka będzie reakcja, była super, na szczęście. Wszystko się udało tak jak zakładaliśmy. Popoliszujmy tą grę przez jakiś czas tam, żeby te wszystkie rzeczy koopowe grały i zacznijmy tą konwersję na konsolę. Zaczęliśmy już na początku tego roku ten stage tego konwersji na konsolę. On już jest bliski bardzo końca. Zostało jeszcze parę rzeczy, ponieważ natrafiliśmy na pewne technologiczne ograniczenia, a bardzo chcę, żeby wprowadzona została jedna mechanika do gry. Może to nie jest, to jest źle powiedziane, może nie mechanika, tylko system do gry, który będzie bardzo istotny, jeśli chodzi o taki key selling point dla konsol. Dlatego to troszeczkę dłużej nam schodzi i jak zakładaliśmy, że to będzie przełom pierwszego i drugiego kwartału, ta premiera, no to już wiem, że to będzie drugi kwartał, ale absolutnie nie przewidujemy, że to będzie rozciągnięte w czasie jeszcze dalej. Czyli ten drugi kwartał wszyscy mogą się spodziewać tej premiery, która będzie naprawdę kluczowa. Na konsolach bardzo dobrze gra konwertuje, po prostu, jeśli chodzi o sprzedaż, to dalej. Steam jest oczywiście main platformą, ale konsole wyglądają coraz lepiej, szczególnie te nowej generacji, no i ich baza użytkowników się zwiększa non-stop, z miesiąca na miesiąc, więc tutaj widzimy te wzrosty, że po prostu na początku nawet jak mieliśmy tę premierę konsolową koopa na zwykłego Medievala na konsolę nowej generacji, było ok, ale nie było szału, to teraz widzimy wzrost. To jest ciekawa rzecz, ale to się spodziewałem tego, no bo po prostu dużo więcej tych konsol w końcu na rynek dotarło i użytkownicy mogli je kupić. Więc to jest jeden z ważnych celi. Drugi to jest dostarczenie roadmapy, którą obiecaliśmy graczom wcześniej. Aktualizacja o shieldy, kresty i armory, czyli to będzie taka combat update, jak to nazywamy wewnętrznie w studiu, że bardziej nastawiono na combat, rozwój tego, plus dodatkowa historia dla gracza, no i kilka unikatowych, fajnych rzeczy, które chcemy dodać razem z tą aktualizacją. Ona zadebiutuje prawdopodobnie gdzieś na jesieni tego roku lub troszeczkę później, to wszystko zależy od momentu, kiedy będziemy pewni, że już jest wszystko gotowe i jakościowo jest zrobione i wtedy chcemy też wypuścić to od razu na wszystkie platformy, żeby już nie robić tego procesu drugi raz i żeby nie czekali ludzie na kolejne aktualizacje. I to by było dla Medievala tyle na ten rok. Dodatkową rzeczą jest to, że zależnie od tego, ile czasu i energii poświęcimy temu dodatkowi, to chcemy wyeksplorować temat DLC-ków płatnych. Jednak się zbliżamy do tych 2 milionów użytkowników w Medievalu. To jest liczba, którą naprawdę można fajnie skonwertować. Chcielibyśmy zrobić te DLC-ki, tylko że zasadniczym problemem, jaki my widzimy osobiście, to jest właśnie ilość platform i wypuszczenie tylko na jedną, to nie jest dobry ruch i mądry ruch, ponieważ każda inna platforma, tak jak teraz na przykład z Co-opem, będzie narzekała, dlaczego oni tych DLC-ków do kupienia nie mają, zaraz się gracze obrażą, bo to różnie bywa, różne są rzeczy i musielibyśmy z tym walczyć, dlatego potrzebujemy trochę czasu, żeby sprawdzić, jak to robić de facto na wszystkich platformach, bo każda jest inna, każda ma inne SDK-i, każda ma inny kod źródłowy i tak dalej, który trzeba dostosować. Jak to już będziemy mieli, to wtedy chcemy produkować właśnie dodatki płatne, razem z dodatkami bezpłatnymi, czyli tam na przykład, nie wiem, w perspektywie, ja zakładam tak, że ten rok kończymy z Medievalem na zasadzie, patrzymy, co się wydarzyło po tych dodatkach, czyli console update plus ten darmowy, analizujemy, ile czasu jeszcze chcemy wspierać Medievala, bo jeśli sprzedaż oczywiście nie pani, no to absolutnie wspieramy dalej przez kolejne lata. I 2025 będzie wyglądał tak, że raczej będą to delikatne update'y darmowe, a bardziej nastawieni na to, żeby zrobić te płatne dodatki, żeby skonwertować tą ilość ludzi, którą mamy. Na drugi tytuł jest pomysł taki, żeby zaraz po wydaniu konsol, team, który był odpowiedzialny za design, pisanie story, które jest teraz w Medievalu, przeszedł już do designu drugiego projektu. I chcemy dać sobie na to trochę czasu, czyli będziemy rozwijali sobie Medievala, właśnie ten dodatek darmowy, roadmapowy. Będziemy go rozwijali, ale w międzyczasie team designerski będzie siedział nad tym, żeby zdesignować właśnie ten nowy tytuł, czymkolwiek on by nie był. Czy to będzie na przykład Medieval II, czy cokolwiek innego, co wymyślimy, bo oczywiście jestem za tym, żeby... I zachęcam ludzi. Myślcie o czymś wyjątkowym, jeśli poczujemy, że to jest to, że to może być hit, to absolutnie możemy w tą stronę iść. Więc to będzie taki etap burzy mózgów, takiej naszej wewnętrznej, bardzo dużej mam nadzieję. I sukcesywnie chcemy wtedy przenosić odpowiednie osoby, zależnie od etapu preprodukcji, produkcji, czy czegokolwiek będziemy robili do tego drugiego tytułu. Od przyszłego roku, czyli na przykład dział 2D będzie zajmował się już konceptami do tej gry. Później programiści, na przykład Core'owi, którzy robili tutaj przy Medievalu, już nie będą tacy niezbędni do tego, żeby dalej kontynuować na nim rozbudowę tytułu, to będą przechodzić już do systemów takich preprodukcyjnych, do już samej gry, jakiegoś vertical size'a, także to jest plan na ten drugi tytuł, żeby zacząć w tym roku, gdzieś mniej więcej w połowie tego roku. Ten design stage
pozwolić sobie zrobić na przykład do końca tego roku i jak już będziemy mieli klarowną, jasną ideę tego, co robimy, to po prostu sukcesywnie przenosić ludzi, ale nadal zostawiając wsparcie dla Medievala w jakimś tam stopniu. I oczywiście też możemy pomyśleć wtedy o tym, na ile pozwalamy sobie, jeśli chodzi o Expand Studio, zatrudnienie nowych ludzi i tak dalej, bo to uzależniam też od potrzeb tego tytułu i wsparcie Medievala naraz, no bo jednak w tym momencie wszyscy są niezbędni przy konsolach i przy aktualizacji na te wszystkie platformy. Później będzie tych osób mniej potrzebnych, no ale do drugiego tytułu też nie możemy mieć mniej niż teraz, co potrzebowaliśmy do Medievala, bo po prostu wszystko tyle czasu zajmuje, no i też musimy ten produkt wielkościowo dopasować do tego Medievala 1. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.